Dzień dobry, witamy was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Zombie vs Zwierz. To jest odcinek numer 57, chyba 56, yy, coś takiego. W każdym razie to znowu my, yy, jesteśmy już na pewno bliżej setki niż zera, więc to jest spoko. Yy, więc yy, w waszych uszach, jak zwykle ja, czyli Paweł Łopydo i Kasia Czajka, czyli Zwierz. Tak. I, I dziś mamy temat, o będziemy mówić o rzeczach, które być może nie wszystkich was dotyczą bezpośrednio, bo niekoniecznie się tym zajmujecie, ale wszyscy prawdopodobnie, wszystkich was prawdopodobnie w jakiś sposób dotyka to, o czym będziemy mówić, czyli będziemy mówić o rynku reklamy w internecie. Dobrze, że powiedziałeś, o czym będziemy mówić, bo jest tyle różnych rzeczy, które można podpisać pod coś, co może was dotyka, a może was nie dotyka. Ludzie w metrze. Dobrze, tak. ale. Ktoś, to co dotyka was w niepokojący sposób? Tak, tak. Jeśli ktoś dotyka was w niepokojący sposób, to powiedzcie stop i zgłoście komuś. Ale w każdym razie wracając do reklamy w internecie, która też dotyka nas w niepokojący sposób, ale być może nie tak bezpośrednio. Punktem wyjścia do naszej rozmowy stała się, że taka, że serwis Antyweb powiesił reklamę PlayStation 4. Była to reklama stosunkowo krótka, bo chyba trwała tylko kilka godzin jednego dnia. No i... W, do, przez cały dzień do 18. Do 18, no i było to tak, że wchodzisz sobie na antyweb, żeby tam sprawdzić, kto coś napisał. I cóż, widzisz, widzisz, że po prostu jest napisane, iż wszyscy poszli grać na PlayStation 4. No i, że jest nieczynne. No ale myślisz sobie, okej, okay, dobra, nie będzie nowych informacji, rozumiemy, każdy, kto by dostał PlayStation nowe, poszedłby grać. Ale zaczynasz próbować klikać w różne rzeczy i okazuje się, że jedyne treści, do których masz dostęp... To są treści związane z PlayStation 4. Nie masz dostępu do żadnych innych zamieszczanych wcześniej na serwisie treści. Innymi słowy, dzisiaj do 18 nie ma tej strony internetowej, jest tylko reklama. I to reklama jednego produktu, który jest tam prezentowany na. Jest super. To jakby yy, ja chciałbym dodać, że, yy, że to jest produkt, który jest super i którego jestem fanem, a i tak yy, strasznie mnie to zirytowało. Tak. I teraz, żeby było jasne, bo tutaj myśmy tą dyskusję już chyba przeprowadzili w kawałkach w internecie, dlatego powtarzamy ją wam do ucha, żebyście nie musieli czytać internetu, bo to męczy oczy. Otóż jest bardzo dużo argumentów mówiących za tym, że każdy prowadzi swój biznes tak chce i że może krótka reklama, a silna jest w stanie lepiej zadziałać niż powiedzmy jakaś prowadzona bardzo długo akcja. Dużo osób, które zajmują się profesjonalnie marketingiem jest z tej reklamy zadowolonych i uważa, że to bardzo fajny, dobry pomysł, a nawet jeśli nie bardzo fajny, dobry pomysł, to nie ma tutaj nic szczególnie bulsującego. Ale my nie zajmujemy się rynkiem, a przynajmniej nie jako e, pewni marketerzy. A, a przynajmniej nie od pewnego czasu. E, tak, a ja nigdy. W ogóle ja i marketing, mam wrażenie, że gdybyśmy szukali pięciu zawodów, do których najdaje się mniej, to korektor i człowiek z marketingu byłyby na dwóch pierwszych. Tak, ty jesteś takim trochę e, zaprzeczeniem marketingu, nie? Tak, ja jestem zaprzeczeniem marketingu. Jak kiedyś powiedziałam w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, elementem mojego wizerunku jest to, że jestem biedna. To taki mój sposób na sprzedanie samej siebie. No, ale w każdym razie my jesteśmy, znaczy przynajmniej ja jestem czytelnikiem, użytkownikiem internetu, ale jesteśmy także ludźmi, którzy jeśli spotykamy ten świat reklamy, to spotykamy go w specyficzny sposób, bo od dwóch stron. To znaczy, możemy Wam dostarczać reklamy jako blogerzy, a możemy ją odbierać też jako użytkownicy. I właśnie e, jakby to wydarzenie e, spowodowało, że chcieliśmy porozmawiać właściwie, jak te granice reklam się przesuwają. Bo na przykład dla mnie to jest problem problem duży, taki być może nawet psychologiczny, kiedy wchodzę, idę do miejsca, gdzie spodziewam się spotkać różne treści, do różnych rzeczy, a spotkam wyłącznie reklamę. I problem dla mnie tutaj jest zasadniczy taki, że kiedy widzę taką reklamę, która zabiera mi wszystkie inne treści, to po tym, kiedy te treści wracają, to ja się zaczynam w pierwsze zastanawiać, kiedy, czy to jest tak, że one są tylko tymczasowe i zaraz znowu znikną pod jakąś wielką reklamą i wcale, wcale mnie to nie zachwyca. A po drugie muszę powiedzieć, że zawsze jakby rozmawialiśmy z Pawłem wcześniej, korzystam z takiego porównania z domem, prawda, że masz kamienicę w środku miasta, no i chcesz na nią pieniądze, więc zasłaniesz ją reklamą, przez kilka lat wisi tam reklama nowych filmów z Tomem Krusem, a po kilku latach zajmujesz twarz Toma Krusa i masz, powiedzmy, pieniądze na wyremontowanie kamienicy. No i ta kamienica może być temu dzięki temu lepsza, może być dokładnie taka sama, bo ktoś zwiął z pieniędzmi na wyremontowanie kamienicy, to na Warszawie się często zdarza. Ale moim zdaniem, to istnieje jednak różnica między serwisem, który oferuje teksty, a kamienicą. Dlatego, że dla mnie, kiedy, kiedy okazuje się, że autentycznie wszystko jest na sprzedaż, a także wszystko, każda taka ekonomiczna potrzeba typu, właśnie chcemy zarobić może absolutnie odebrać ci prawo do korzystania z innych tekstów. No to dla mnie to jest sytuacja mniej więcej taka, jak gdybym kupiła gazetę wyborczą, która czasem ma. Zamiast pierwszej strony reklamy, tak się zdarza, a potem okazało się, że w tej gazecie Bolczy nie ma żadnego artykułu poza artykułami reklamowymi. I o, prawdę powiedział, że to by mnie bardzo mocno zachęciło do tytułu. I to tak na stałe. Tak, yy, w ogóle, yy, ja bym chciał podkreślić, bo jakby, z tego co czytam w internecie, to nie wszyscy, teraz już po fakcie, jakby nie wszyscy do końca wiedzą, na czym to polegało, żebyście mnie nie mieli wątpliwości. To była zamiana strony internetowej w całości na reklamę. To znaczy nie mogliście przeczytać żadnego artykułu w tym czasie, nie mogliście zamknąć tej reklamy. To był po prostu wielki blog reklamowy, który zastąpił wszystkie podstrony y, antywebu. I dla mnie problem polega na tym, że jakby y, reklama w internecie, reklama na, na takim serwisie polega na tym, że dajemy coś użytkownikowi, czyli treści, ale jednocześnie, powiedzmy, kontaktujemy go z reklamodawcą, czyli pokazujemy mu reklamy i w ten sposób reklamodawca, twórca jakiegoś, czy producent jakiegoś produktu. Producent co ja producent produktu jest masz firmę myślanym, ale jak to zgadza się. Tak, ale no jakiś, tam, jakiś, tam, jak, jakiś tam klient biznesowy powiedzmy dociera do tych użytkowników, jakby, którzy przyszli po to, żeby konsumować tą treść. I w tym momencie pojawia się sytuacja, w której nie tylko ci użytkownicy nie dostają nowej treści... Bo okej, okay, rozumiem, że antyweb może napisać. Gdzieś yy, mamy gramy na PS4, mamy wolne, nie dodajemy nowych artykułów. Spoko. W tym momencie im się zabiera treści, na, które na tej stronie już były wcześniej. Więc to jest jakby intencjonalne odbieranie czegoś użytkownikowi po to, żeby dać mu reklamę, i to odbieranie tego to jest jakby paradoks, bo ci ludzie weszli w tym momencie na antyweb po to, żeby zobaczyć treść, i to właśnie tę treść im się odebrało. Jakby jedyną, że. gdyby. Gdyby przed wejściem na stronę internetową, przed wpisaniem adresu w przeglądarce powiedzieć komuś: hej, jak coś to na Antywebie nie ma żadnych artykułów w tym momencie, to ten ktoś nie, nie wszedłby na antyweba, bo po co? Więc to jest jakby w tym momencie i, i, i pojawia się taka sytuacja, bo Maciek Budzik, którego być może kojarzycie z internetu, z jego bloga marketingowego mediafan.pl. Pozdrawiamy Maćka, może nas słucha. Pozdrawiamy Macika, pewnie nas nie słucha. Ale może ten odcinek kiedyś wysłucha. Maciek w każdym razie dawno, dawno temu. Uku, czy opisał taką zasadę, która nazywała się zasadą free win albo zasadą trzech win. Nie wiem, czy on to wymyślił jako koncepcję, ale, ale jakby to stało się, to, to jest z nim, z nim wiązane. I to jest to, że w reklamie w takim, w, na blogu jakby kontrakt, że tak powiem, jest trójstronny, że to jest relacja pomiędzy klientem, użytkownikiem i blogerem. Użytkownikami, jako zbiorowością. Czyli dobra akcja marketingowa to jest na blogu, to jest taka, w której klient jest zadowolony, bloger jest zadowolony i użytkownik jest zadowolony. Czyli klient powinien dostać prawdopodobnie reklamę, w tym wypadku, ok, dostał. Jakby cały dzień ekspozycji PlayStation na, na Antywebie. Antyweb, czy jest zadowolony? No, prawdopodobnie podejrzewam, że mało za to nie wzięli. I teraz pytanie jest, czy użytkownik jest zadowolony? I to, to jest nie, nie tyle, że. Użytkownik nic z tego nie ma, poza super informacją, że, że PlayStation wychodzi dzisiaj, tylko jeszcze traci, zabiera się mu treści, dla których on przyszedł, więc tak naprawdę użytkownik jest stratny na tym, że, 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 że pojawia się reklama na, na, na stronie. I to jest bardzo nie w porządku, a jednocześnie właśnie pojawia się takie pytanie, no bo. Bo jakby przez długi czas w internecie display królował, czyli po prostu pokazywanie, pokazywanie yy, banerów reklamowych. I, I to było jakby to był w zasadzie jedyna metoda zarabiania w internecie, która, która istniała, tak? Po prostu ludzie wchodzą na strony, na st strony są za darmo, na stronach są reklamy. Dziś jest, znaczy potem był taki, taki, taki boom na reklamę natywną, powiedzmy. On, okazało się, że jakby reklama jakby rośnie ad blindness, czyli to, że ludzie nie zauważają reklam. E, sekundkę, może hmm? jeszcze wytłumaczmy spokojnie, nie korzystając z języka angielskiego, o czym jest reklama natywna, bo mam wrażenie, że my oboje wiemy, a ludzie... Dobra, to zostawiam to tobie. No więc reklama natywna tak naprawdę to jest taki rodzaj reklamy, której gdybyście ją zobaczyli w prasie, moglibyście mieć duży problem z odróżnieniem jej, od materiału naprawdę realnego, wykreowanego przez dziennikarza. Bardzo często jest to na przykład forma artykułu, w którym dopiero czytacie go i jakby w layoutie wygląda zupełnie tak samo, jak inne artykuł, albo na przykład ma inną troszeczkę czcionkę, i dopiero pod sam koniec artykułu dowiadujecie się, że macie do czynienia z artykułem, który na przykład jest sponsorowany przez jakąś firmę, która jest żywotnie zainteresowana, żeby ten temat został omówiony w czasopiśmie. Bardzo często Wprost, zanim e, zmieniło ostatnio naczynego, miał właśnie taki efekt, że połowa to była reklama natywna. To znaczy były to artykuły sponsorowane przez różne firmy, które zachowywały formę i treść artykułów. Nie było w nich napisane kup to, zrób to, ale jednocześnie prezentowały pewne treści, które były korzystne dla pewnych firm, które inwestowały w ten rodzaj, w ten rodzaj reklamy. E, I na blogach za reklamę natywną bardzo często uznaje się taką reklamę, która pojawia się w formie notki na blogu. No, która dosyć na, w taki sposób naturalny, jakby osoba opowiada o swoim doświadczeniu z jakimś produktem, no i dopiero jakby po przeczytaniu tego, tej notki, czy może nawet czasem, przed to zależy od blogera, orientujesz się, że jakby ta, ten, ta notka jest reklamą i może jakby dosyć naturalnie wpisuje się w całe, jakby w całe istnienie bloga jako, jako całości. Przy tym oczywiście jakby reklama natywna, reklamie natywnie nie równa, bo z jednej strony możesz mieć w, w prasie, nie wiem, artykuł, który, który jest reklamą, ale wygląda, jakby był artykułem i ludzie to czytają, bo myślą normalnie ominęliby reklamę, a tutaj czytają, bo myślą, że to jest tekst i gdzieś tam nagle się okazuje, że w sumie to właśnie od pięciu minut patrzą na reklamę. A z drugiej strony możesz mieć reklamę taką jakby skrajnie, możesz mieć reklamę na blogu, która jest realizowana w ten sposób, że ludzie wiedzą, że to jest element akcji reklamowej pomiędzy blogerem a marką, ale dzięki temu coś zyskują. W każdym razie, mowa o, o reklamach, które są bardzo mocno scalone, jakby z treścią, i które są jakby, e, które nie są dodatkiem, które nie są taką, takim czymś oderwanym, jak nie wiem, po prostu baner reklamowy albo po prostu wydrukowana strona z reklamą zegarków, tylko czymś, co jest jakby z elementem treści i elementem, elementem tego, co tak naprawdę odbiorca konsumuje. I, I jakby pojawił się taki boom na coś takiego. No bo, wow, nagle się okazuje, że, że jakby CTR-y spadają, czyli CTR to jest powiedzmy skuteczność danej reklamy banerowej, czyli to jest procentowy wskaźnik, który pokazuje, ile osób, jaka część ludzi klika po zobaczeniu danej reklamy, klika w nią. Kiedyś było tak, że. Znaczy, ja, ja z pewnym rozbawieniem obserwuję, jak, jak w branży reklamowej zmienia się definicja dobrego CTR-u. Kiedyś było tak, że. Banner, którym reklamowy, czy jakaś, jakiś format reklamowy, który miał kilka procent CTR-u, to był hit. Potem zaczynało być tak, że nie wiem, 1% CTR-u to już był hit. To znaczy, ludzie coraz rzadziej klikają, zmienia się skala, jakby jak się tak patrzy, no to, no, to, no to wygląda to słabo. I w pewnym momencie zaczęło być tak, że jakby branża reklamowa zaczęła szukać rozwiązań gdzie indziej. No i pojawiła się ta reklama natywna, tylko problem polega na tym, że tej reklamy natywnej jest dużo. I ludzie się już nauczyli. Zaczyna być, ludzie się po pierwsze nauczyli, a po drugie zaczyna być wykorzystywana w, na różne dziwne sposoby. Tak, to znaczy bardzo często zdarza się tak, że ludzie e, albo, na, albo jest jej za dużo, albo ludzie czują się wręcz oszukani przez tego typu reklamy, bo czują się wkręceni. To coś w stylu. Pamiętasz tą aferę z Mafashion? Tak, afera z Mafashion to, y, ponieważ ty opowiadałaś o antywebie, to ja opowiem na czym polega Mafashion. Afera z Mafashion polegała na tym, że, y, że Maf. Publikowała w swoich mediach społecznościowych informacje o tym, że skradziono jej telefon. Także ktoś ukradł jej telefon, a potem się okazało, że, że złodziej nie wyłączył synchronizacji z chmurą w tym telefonie. Więc jak robi jakieś zdjęcia, to te zdjęcia pojawiają się. Jakby na komputerze ma są wysyłane automatycznie na jej komputer jako jakby kopia zapasowa. Więc ona dostaje po prostu zdjęcia, które koleś robi i no i nagle się okazało, że ona na swoim fanpage'u wrzuca zdjęcia jakiegoś tam dresa, który jej ten telefon rzekomo ukradł i... i robi różne dziwne przypadkowe rzeczy, gdzieś tam jest na imprezie i ona się z tego śmieje, ludzie tam piszą jej, żeby się zgłosiła na policję i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I potem się okazało, że to wszystko była akcja operatora Orange, który reklamował swoją usługę chmury i tak naprawdę nikt, nikogo nie okradł i to nie był żaden problem. I, i tak naprawdę jakby to wszystko była akcja marketingowa. I, i, I o ile rozumiem, jakby absolutnie rozumiem akcję marketingową, która polega na tym, że przez jakiś czas nie, nie informuje się tak zwaną akcję teaserową, tak? Czyli nie informujemy od razu, że to jest reklama. Tylko w tym wypadku według mnie została przekroczona pewna granica, dlatego że Fani MAF zostali przekonani o tym, że MAF jest w jakiś sposób y, pokrzywdzona, że coś jej się stało, że ktoś jej ukradł telefon. I oni się zaczęli martwić. Y, zwłaszcza że zwłaszcza jest, to, jest to istotne o tyle, że to nie jest jedyna jedyna y, y, tego typu akcja związana z, z MAF, dlatego że nie wiem, czy pamiętasz MAF i Danio. Ona była udział w reklamie, ale. Ona brała udział w reklamie Danio, ale wcześniej była akcja, to znaczy na jej fanpage'u pojawił się taki dziwny, nagrany telefonem film, który mówił, że Mav została porwana i gdzieś tam jest w piwnicy zamknięta. I to, to taki film, który wyglądał tak dość, jakby to, to nie był taki oczywisty żart. Potem się okazało że ona była porwana przez małego głoda i tam musi zjeść jogurt. Żeby się uwolnić, tak. Coś tam. Ale to naprawdę było tak, że jak się pojawił ten film, to ludzie tam pisali, że na policję będą dzwonić, że coś tam. To było, to było już takie coś, że ktoś dla żartu czy dla reklamy mówi, że coś mu grozi. I, i to już zaczyna być takie. Gdzieś się zaciera granica pomiędzy kreatywną akcją a... A wiesz, a oszukiwaniem tak naprawdę ludzi i wprowadzaniem ich w negatywny stan, w sytuacji w której A nie mogą dostać się do treści, B uważają, że ta osoba, która jest dla nich ważna jest w jakimś zagrożeniu, albo coś jej się złego dzieje, po czym się okazuje, że haha to było tylko po to, żeby, y żeby zrobić sobie reklamę i żeby rozpromować jakiś produkt. I mam wrażenie, i to mówię jako bloger, który jakby zajmuje się jakby zarabianiem, zar zarabianiem w ten sposób, to znaczy nie, nie konkretnie w ten sposób, ale jakby zarabianiem na reklamie również natywnej, to mam wrażenie, że tu zostaną, zostają jakby przekroczone pewne nie granice. Zgadzam, to znaczy, wiesz, bo to jest problem, jakby wszyscy jakby muszą zdawać sobie sprawę, że właściwie jednak mediów bez reklamy sobie nie poradzi, prawda? A dla mnie na przykład problemem, który pojawia się w przypadku reklam w internecie, to jest tak, że bardzo często, jakby ja to powtarzam, często to zdanie, więc jestem trochę nudna, ale w tygodniku Polityka, w którym pracuję i który też umieszcza reklamy, bo bez reklam nie jesteśmy w stanie wydawać naszego czasopisma, a czasem nawet umieszczamy reklamy natywne, bo wszyscy umieszczają reklamy natywne, e, pomiędzy działem reklamy a pokojem, w którym urzęduje redaktor naczelny, są cztery piętra. I jakby polityka jest takim układem trochę feudalnym. To znaczy, im wyżej siedzisz, tym jesteś ważniejszy. Jakby ja tutaj może dodam, że siedzę na piętrze zero, żebyście zrozumieli, jak ważna jestem w tym tygodniku. Czy masz okna w ogóle? Moje okno wychodzi na betonową ścianę. Okay. I tak, jestem w najciemniejszym pomieszczeniu, jak jest w tej pracy. I to jest tak, że te cztery piętra muszą być, ponieważ reklama chce jednego, chce zarobić, chce sprzedać. Powierzchnie, tak? A redaktor naczelnym jego zadaniem powinno być pamiętać, że jednak, mimo wszystko, prowadzimy gazetę, tygodnik, bloga, stronę internetową, która oferuje jakieś treści i musi zachować swoją wiarygodność, musi wypełnić swoje zadanie, jakim jest nie tylko sprzedanie powierzchni reklamowej, ale dostarczenie jakiejś informacji, wiadomości, newsów, kreowanie świata wokół siebie, informowanie ludzi. I kiedy te dwie siły łączą, cztery dzielą cztery piętra i wiemy, że ta siła kreatywna jest ważniejsza, jakby w hierarchii, to tam dochodzi do spięć, napięć. Jedni chcą więcej, drudzy chcą mniej. Robić ten, ale ostatecznie dostajemy coś pomiędzy. Problem polega na tym, że w biznesie internetowym bardzo często tych czterech pięter nie ma, bo na przykład ta sama osoba podejmuje decyzję o, o nie wiem, ideologicznej stronie bloga i o tym, ile reklam na nim mieści. I moim zdaniem to, jest, to się robi coraz większy problem, dlatego że te dwie strony działalności w zakresie mediów stają właściwie ze sobą w sprzeczności. To znaczy, jeśli chce się naprawdę dobrze zarabiać, to potencjalnie powinno się przyjmować każdą reklamę. Czy godzić się na projekty marketingowe, które będą zasłaniały twoje wszystkie inne treści, żeby ludzie nie mogli się skoncentrować na czymś innym, tylko musieli się skoncentrować na reklamie. Problem tylko polega na tym, że jakby nie... Twoim głównym zadaniem nie jest sprzedanie powierzchni reklamowej. Mnie mnie bawi trochę i jakby chciałbym mam jeszcze jeden temat, ale jakby chciałbym się odnieść do tego co ty mówisz. Mnie bawi to, może nawet nie bawi, tylko sprawia mi pewną przykrość to, bo ja w tej blogosferze jestem od lat i mam wrażenie, że dziś blogosfera zaczyna mieć problemy, z których z których to problemów w prasie jeszcze parę lat temu się śmialiśmy. To znaczy, myśmy parę lat temu w prasie pokazywali: Wow, patrzcie, biorę tygodnik i jedna, jedna czwarta tego tygodnika to są reklamy, a my jesteśmy tacy super, bo robimy reklamy, które użytkownicy chcą czytać, wiedząc, że to jest reklama. Tak, jesteśmy fajni, my jesteśmy lepsi i tak dalej, i tak dalej. Dziś zaczyna być tak, że. Że jakby bierzemy za coś kasę, żeby. Jakby mówię jako zbiorowość, tak, bo ja mam powiedzmy jakieś tam zasady, i że nie robię takich rzeczy, ale zaczyna być tak, że zaczynamy myśleć kasą. I zaczynamy, za chwilę się ktoś może zacząć z nas śmiać, co my takiego odpieprzamy. I wydaje mi się, że też częścią jest, tego jest to, że mam wrażenie, że jakby społeczeństwo, że, że jakby dziś, jako odbiorcy, jesteśmy dużo bardziej świadomi reklam, i jakby rynek twórców reklamy przestał być przezroczysty. To znaczy, to znaczy mam wrażenie, że kiedyś, kiedyś jakby reklama była dużo bardziej oderwana od, od może nie od rzeczywistości, ale była. Ok, to jest, to jest, gdzieś tam są agencje marketingowe. Tutaj masz ta strona w, w gazecie, to jest reklama i, i jakby nie ma, nie ma tutaj gadania. A teraz jest tak, że to wszystko zaczyna się łączyć i często jest tak, że również marketingowcy są powiedzmy osobami zaangażowanymi w tą logosferę i często oni mają swoje konta na Twitterze, blogi, dyskutują na ten temat. I zaczyna się pojawiać sytuacja taka, w której i mówię to jako osoba, która kilka lat spędziła w marketingu i i jakby uważam, że to jest super rzecz do obgadywania i w sensie do rozmawiania o tym, a nie obgadywania, w sensie, że obgadujemy dział marketingu. I jako osoba zajmująca się tym od lat uważam, że marketingowcy dziś bardzo często są kompletnie oderwani od rzeczywistości. To znaczy marketingowcy dziś bardzo często uważają, że ludzi będzie jarać to, że właśnie wzięli udział w, reklamie, w akcji marketingowej i że... Marketingowcy, jakby w moim krytycznym poście na, na temat tej akcji, od której zaczęliśmy, pojawiali się marketingowcy, którzy dosłownie pisali: Super akcja, odważna, ciekawa i w ogóle mega fajne. Tylko, że teraz jest tak, czy, czy użytkownik wchodzący na Antyweb wchodzi na niego po to, żeby brać udział w super odważnej akcji marketingowej i się będzie jarał tym: Wow, wow, wow ale fajnie, akcja marketingowa? Nie, użytkownik wchodzi, żeby coś przeczytać i jakby. Ja mam wrażenie, że jakby marketingowiec się cieszy, bo to jest wow, to jest kreatywne, zasłoniliśmy całą stronę. I użytkownicy wchodzą i powiedzą, wow, ale to jest kreatywne, zasłonili mi całą stronę, jak super. I, i wydaje mi się, że jakby te, te, ta sytuacja, że jakby marketing zaczyna być. Częścią tego całego mechanizmu, i to wszystko się bardzo mocno łączy i ze zębia, sprawia, że, że to zaczyna być troszkę oderwane od rzeczywistości. I często mam wrażenie, że blogerzy mm, też mają problem z odróżnieniem tego, co jest fajne dla nich jako akcja marketingowa, a tego, co jest fajne faktycznie dla ich odbiorców. Tak, w tym sensie się z tym zgadzam, zwłaszcza, że ja zwróciłem uwagę, ja, mam, ja, ja przyznam się, ja mam bardzo specyficznych odbiorców, znaczy na przykład takich odbiorców, którzy jakby są bardzo świadomi reklam i, i tych zjawisk w sieci reklamy. Być może właśnie nie mam może to tak już teraz wygląda. I bardzo świadomie tego unikają, jakby bardzo, bardzo nie lubią reklam. Jakby z, z premedytacją szukając przestrzeni, w których tych reklam będzie jak najmniej. I też mam wrażenie, że to jest, to jest pewien problem. To znaczy, że może mi się tak wydaje, że u, użytkownicy internetu coraz częściej jakby stają się świadomi działań marketingowych i wcale nie, ma, właśnie, wcale nie są zachwyceni tym, że biorą w nich udział. A druga sprawa to jest też jakby to, że. Mm, to, to, że akcja marketingowa jest fajna, no to to, co ty mówiłeś, to zasada trzech zwycięstw, prawda? Tam, czy tr tr trzech win, e, że coś, coś, użytkownik musi dostać. Ja podejrzewam, i to jest moje takie podejrzenie, że gdyby za zamknięciem strony był autentyczny filmik, gdzie można śledzić tych ludzi, którzy grają na PS4, to to by było fajne. Mogłabym się zgodzić, bo co, oferowano by, e, Taką no, dosyć sympatyczną, trochę prośmiewczą akcję, w której no, nie możesz zobaczyć, jak działa redakcja, nie możesz poczytać, co napisała redakcja, możesz zobaczyć, jak redakcja gra w PS4. Słuchaj, powiem Ci tak, powie, powie, jak, jak, jakby tak rozszerzając ten Twój pomysł. Gdyby Antyweb zrobił coś takiego, że każda strona Antyweba na samej górze ma specjalny landing, który mówi, hej, gramy, mamy odpaloną kamerę, mamy włączonego live'a i testujemy w redakcji... I bawimy się, pijemy piwo, mamy łączone PlayStation, instalujemy gry, gadamy, odpowiadamy na pytania, ale mogę sobie tą zakładkę zamknąć i przeczytać artykuł z archiwum, no bo nie pojawiają się nowe, no bo widzę, siedzą i grają, to byłaby to, po prostu uwielbiałbym. Siedziałbym tam, oglądałbym to i, i w ogóle napisałbym posta pochwalnego. Ja, ja ale to było też bym takie. To robiła, jakby na zasadzie, mimo że ja nie chcę kupić tego produktu, to bym. Byłabym zachwycona pomysłem, że ja sobie siedzę w pracy, ale mogę oglądać kogoś, kto gra. Na... I to jest właśnie ta sytuacja, o której mówimy, tak? Nie zabieramy użytkownikowi potencjalnie archiwalnej treści. Po prostu dajemy mu śmieszny event, w którym on może brać udział i może sobie posiedzieć, może pogadać z nami, bo prawdopodobnie to nie wiem, w antyłeb pewnie ma jakichś fanów, którzy by, by jaraliby się tym, że tam ludzie z Antyłeba odpowiadają na ich pytania i w ogóle wchodzą z nimi w interakcję. I i, I super, jestem pewien, że ludzie, którzy oglądają mojego YouTube'a czy czytają mojego bloga, byliby też podierani tym, że nie wiem, robimy sobie dzień z grami na PS4 i, i jakby tworzymy jakąś taką akcję. To jest super. To jest właśnie to coś, co się powinno dawać odbiorcy, a nie zabierać im treści i zamiast za to dawać taką, tak jak mówiłaś, zanim, zanim odpaliliśmy Skype'a, Nagrywanie, czy cokolwiek. Tak jak mówiłaś, to jest taka turbogeneryczna strona marketingowa pod tytułem: o, zobacz, cechy naszego produktu, ekstra. Możesz równie dobrze wy... Jakby oni równie dobrze mogliby przekierować domenę antyweb na, na stronę Sony i, jakby to byłby koniec, to jakby dokładnie to samo by było. Tak, to znaczy, bo to jest też jakby. Ja się zastanawiam nad, nad tym, co często ludzie w marketingu przywołują, że to jest kreatywne. No. Ja jakby nie widzę w tym kreatywności. Znaczy zasłonięcie wszystkiego reklamu nie jest kreatywne, a bez możliwości wyłączenia reklamy powoduje włączenie wyszukiwarki. No to jest po prostu, tak to wygląda. Faktycznie jest tak, że jakby ja dostałem już ileś komentarzy, znaczy widziałem już ileś komentarzy marketingowców, którzy piszą, że to jest odważna i yy, yy, kreatywna akcja. Bo o ile rozumiem w jakimś tam stopniu odważna, jeżeli... Znaczy, bo, bo trzeba mieć jaja, żeby zrobić coś tak kretyńskiego, tak mówiąc szczerze. Mieliśmy nie jechać, pan to łebie, ale nam nie W jakimś stopniu jest to od, odwaga, okej, okay, można to tak nazwać, to kreatywna. Znaczy, na czym polega ta kreatywność? W sensie, to, to jest, że ta reklama jest większa niż zwykły to player i że nie da się jej wyłączyć? Znaczy, czy, czy naprawdę doszliśmy do etapu, w którym zasłonięcie całej strony reklamą, której nie da się wyłączyć, to jest coś, co jest kreatywne? Czyli znaczy, jak długo ktoś myślał na tym, bo tak się chciał, wyobrażam sobie ten dział marketingowy i ktoś myślał, kurde, może damy banner, e, to takie mało kreatywne. No to może napis, damy artykuł, jakby recenzję, wypasioną wielką recenzję, i że nie, nie, to mało kreatywne. Wiem, damy banner, ale niech on ma półtora tysiąca pikseli szerokości i pięć tysięcy długości i nie da się go wyłączyć. Stary, mamy to, zajebiste. <grym> Te, może jeszcze, jeszcze, żeby uświadomić ludziom, niedawno blogerzy e, wzięli udział w takiej akcji e, firmy kosmetycznej toł, Topła Taupa. Ja nie umiem tego słowa przeczytać. I tam e, było tak, że oni zawieszali tego bloga na jeden dzień. I potem się okazywało, że właśnie brali udział w akcji reklamującej te kosmetyki. Były takie bardzo, bardzo ładne, fajne filmiki o nich, prawda, tam, jak się wyłączają właśnie od tego takiego szybkiego życia, bo to jakby wyłączanie się od życia i, i właśnie i, ten, i te kosmetyki, które mają w tym pomóc, były motywem przewodnim. Tylko widzicie, to nie jest kwestia tego, jak duża będzie reklama, czy nawet to, żeby kiedyś dnia nie napisze tekstu. Tylko właśnie o to, że nie możesz, żadnym z tych blogów nie było tak, że nie mogłeś się dostać do innych tekstów. Bo to jest jeszcze, wiesz, to, to jest mój największy problem, że jakby, że to w tym momencie to jest, e, okazuje się, że ten tekst jest mi wypoży, wypożyczony do czasu, kiedy nie przyjdzie reklamodawca i nie powie, że tego tekstu nie dostanę, bo teraz jest reklama. Tak, właśnie, bo to jest właśnie, to, to jest ta kwestia, bo tam to nie chodzi tylko o to, żeby nie pojawiały się nowe treści, to jest kwestia tego, że archiwalne treści zostały ci zabrane, mimo, że to jest internet, więc to jakby nie jest, nie jest to, że nie, nie wiem, no, jakiś techniczny problem był z tym, po zostało to jakby reklamodawca zapłacił za to, żeby zrobić coś szkodliwego dla użytkownika. No to jest jakby, jakby żeby zrobić coś przeciwko użytkownikowi. No to jest, to jest dosłownie użytkownik to jest, taki, to jest takie określenie ja jestem przyzwyczajony, bo pracowałem w portalu 7 czy 8 lat, ale to jest takie określenie chyba, które jest brzydkie dla ludzi, którzy są spoza branży, nie? Tak, czy nie? Znaczy, co powiedzieć? No, to tak brzmi bardzo mało romantycznie, że to jest taki no. użytkownik, nie? Tak, chociaż jakby, bo to jest troszeczkę, jak się, bardzo często w przypadku sobie się czymś więcej niż czytelnikiem, prawda, bo jesteście oglądaczem filmików albo komentatorem. Albo ja ja, ja, nie ja tak mówiąc jakby nie mam nic złego na myśli, żeby ten, bo, bo to się wydaje takie odczłowieczanie tych ludzi. Dla mnie to jest po prostu słowo, które oznacza, jakby wrzuca do jednego wora wszystkich słuchaczy, oglądaczy, czytelników i dalej, i tak dalej. Ale ja wiem, że wy jesteście ludźmi i nas kochacie, nie? Tak, bardzo nas kochacie. A jeszcze, jeszcze jedna rzecz tutaj, bo ja bym chciała jednak zaznaczyć, że ja uważam, że jedyny moment, w którym można zrobić coś takiego, to jest kiedy naprawdę mam coś ważnego do przekazania. Ale... Ja chciałem właśnie w ogóle powiedzieć o tym, że ja raz zrobiłem coś takiego. Aha! Cisza się zrobiła. Tak. To znaczy, niedawno, jak był y, y, ten dzień, w którym był Czarny Protest, nie pamiętam jaki to był dzień, ale. 4 października. być może. Y, zrobiłem coś takiego, to znaczy, na moim YouTubie, na moim kanale na YouTube wyłączyłem wszystkie filmy i wyłączyłem dostęp do nich. W sensie, nie, nie tylko były prywatne, ale były ustawione jako prywatne. Znaczy, YouTube ma ustawienie niepubliczne, że możesz obejrzeć film, jeżeli klikniesz link do niego. A jest jeszcze ustawienie prywatne, czyli że nikt nie może oglądać tych filmów. Wyłączyłem wszystko, co było na kanale i wrzuciłem tylko jeden film, w którym była informacja o Czarnym Proteście i taki mój, jakby. Jak to się nazywa? Że, że piszesz swój. Manifest? Manifest. Taki mój manifest, jakby dotyczący tego, co ja sądzę o tej sytuacji. I ja to zrobiłem dlatego, żeby zwrócić uwagę na ten problem. To znaczy, że jakby usunąłem inne treści, wiedząc, że to jest coś, co przeszkadza ludziom, ale zrobiłem to to dlatego właśnie, że uważałem, że hej, że to jest, jakby to była forma zwrócenia uwagi na to, że dziś jest coś ważniejszego do, do zrobienia. Jakby nikt mi za to nie zapłacił, to była moja akcja no i, i, ja mam i to takie też wrażenie, jeden dzień i tak dalej. No. Że to jest ta, ta podstawowa różnica. Bo kiedy, gdyby antyweb któregoś dnia uznał, no nie wiem, powiedzmy, uznał, że w dniu dawniej w dniu śmierci Steve'a Jobsa nic się nie liczy, o niczym nie będziecie czytać, jest jeden artykuł na całą stronę, nie możecie go wyłączyć, to jest artykuł, który jest kolegium Steve Jobsa i nikim za to nie zapłacił. Oni to robią dlatego, że czują, że taka jest ich potrzeba. To jakkolwiek by mnie to nie denerwowało, to to jest przywilej yy, osoby, która publikuje. To jest coś co jakby świadczy o tym, że gdzieś tam są ludzie, którzy pewne rzeczy uważają za siebie, autentycznie za ważniejsze od innych. Tak samo jeśli wydarzy się coś naprawdę przełomowego, tragicznego, innego w historii ludzkości, to prawdopodobnie całe wydanie będzie temu poświęcone. Czy chciałbyś poczytać? Nie w, w kwietniu 2010 roku nie od tym czy chciałeś o czym chciałeś poczytać? W gazecie miałeś wyłącznie jedną informację, analizy, teksty, wspomnienia to tylko masz prawo, dlatego że to jest twoje prawo jako ten to, to jest to co robi ta osoba siedząca na czwartym piętrze. Przy tym pamiętaj, że tutaj trochę inaczej działa w momencie kiedy mówimy o prasie, a kiedy mówimy o internecie, tak? To bo, bo powiem tak, yy, o ile w prasie, ok, ale tylko wiesz, prasa ma ograniczoną pojemność, powiedzmy, publikujesz ileś tam rzeczy w yy, ten no to gdyby w, w serwis technologiczny czy jakikolwiek już nie jakby nie mówimy markami, bo to nie ma tu znaczenia, zastąpił treść Manif nie manifestem, tylko, tylko tekstem o Steve Jobsie po tym, jak Steve Jobs zmarł i zablokował dostęp do czegokolwiek innego, to już dla mnie byłoby, może nie byłoby fuck-upem takim na miarę tego, tego Sony, ale. Ale byłoby, nie, znaczy byłoby takie, no, jakby dlaczego? Czemu to służy? i jakby i, i, i... Osoba, która publikuje, ma prawo, powiedzmy, uznać, że moment jest na tyle ważny, na tyle historyczny, czy na tyle, nie wiem, poruszający dla niego, że on nie chce w tym momencie uważać, że nic innego w tym momencie nie powinien od niego okay, dostać. Dobra, to, to, to może być. Ja, ja te filmy zablokowałem głównie dlatego, że jakby, jak wiedziałem, że to zdenerwuje ludzi, ale o to mi dokładnie chodziło. To znaczy, powiedziałem, ok, wy się denerwujecie, ale to jest, jest ważniejszy temat dziś który jest jeszcze bardziej denerwujący i, i jakby i to, to było trochę jakby inny kontekst i wydaje mi się, że to, je, to było jednak inna akcja i gdyby ktoś mi miał zapłacić za to, że, y, że zablokowałbym dostęp do mojej strony i bez możliwości jakby odblokowania go, no to znaczy nawet, nawet tak to brzmi, jakbyśmy teoretyzowali, ale ja w ostatnich tygodniach dostałem trzy takie propozycje, bo sprawdzałem dzisiaj specjalnie. W sensie z jakiegoś powodu marketingowcy uważają, że zabranie ludziom dostępu do strony to jest jakaś super cool rzecz, na którą ci ludzie chyba czekają. W sensie czytelnicy chyba czekają, a ja tylko czekają, aż będą mogli wejść na twój blog, i tam nie będzie Twojego bloga. Wszyscy o tym marzą. Z jakiegoś powodu tak, tak wygląda to chyba w głowie marketingowcy. Ja myślę, że moi czytelnicy mogą już naprawdę. Tak, o tym nie, nie my, z, z, z jakiegoś powodu w głowie marketingowcy ten, ten pomysł się wydaje jakiś super. Nie wiem, nie, wiem, nie wiem, jakby kto to wymyślił i jak to się stało. Znaczy ja może, wiesz, na zasadzie, bo, wiesz, bo to jeszcze czasem bywa tak, że strona na przykład, nie wiem, jest cała czarna ja i mówi, że coś tutaj będzie, tak? Ale tu przynajmniej coś ludziom dajesz, dajesz im jakieś oczekiwanie na rzecz, która będzie. Natomiast tutaj nie było żadnego oczekiwania na rzecz, kto będzie, tu była tylko reklama. A poza tym ja uważam, że jednak mimo wszystko, we wszystkie te decyzje kluczowe są pieniądze. Bo jakby to trochę znaczy, że jesteś użytkownikiem, jesteś ważny, póki nie przyjdzie ktoś, kto da pieniądze i powie, że sorry, ale nie poczekaj. Tak, no, no to jest. I to jest dla mnie ten problem, bo to znaczy, że ja właściwie tak. Ja jestem ewidentnie w tym momencie druga w kolejce dla autora, a tymczasem jednak mimo wszystko on ma te dane ja pełne. No, dokładnie, bo ja, ja się jakby cały czas trzymam się tego, co, o czym pisał Maciek, czyli tej zasady trzech zwycięstw, czy jakkolwiek. Bo. Jakby tu w tym momencie w zaczyna być, tu zaczyna być w tym momencie jakby konflikt pomiędzy dobrem użytkownika a dobrem reklamodawcy. Że reklamodawca zapłacił, więc zabieramy treść użytkownikowi. I jakby robimy użytkownikowi coś złego, bo reklamodawca. No I to, to nie powinno tak działać. Jakby, no, nie na tym a to polega. Jeszcze, jeszcze może, może zaznaczmy, my sobie doskonale zdajemy sprawę, że serwis taki jak w Antyweb, a nie powiedziałam film ale nie jest serwisem pierwszej potrzeby. Ale to nie, jakby ogólnie rzecz biorąc, większość mediów nie jest serwisem pierwszej potrzeby. Ogólnie rzecz biorąc, większość rzeczy nie jest, serwis, nie jest nie e, serwisem pierwszej, pierwszej potrzeby. potrzeby. No, rzeczy no, pierwszej potrzeby są rzeczami pierwszej potrzeby, tak, cała reszta nie jest. Tak, natomiast, e, natomiast jakby to nie, nie, nie zwalnia automatycznie. Z pewnych zobowiązań, z pewnego myślenia o tym, co się robi, no bo mnie to strasznie denerwuje, to znaczy takie myślenie, że skoro to jest tylko, jakby, że jakby to są tylko media, to możemy robić inne I, i ludzie mogą poczytać w tym samym czasie co innego, to możemy sobie dowolnie dysponować naszą stroną. No Możemy, tylko że jakby nie o to chodzi. No Nie tylko, nie tylko zyski, nie tylko nasza własna wola decyduje o tym, co się dzieje. Są jakieś zasady, są jakieś pryncypie. Przynajmniej moim zdaniem należy się trzymać, chociaż prawdę powiedziawszy, znowu ja nie jestem Google Marketingu. Zresztą, no, no powiem ci tak, że jakby w, pomiędzy nami, w sensie tobą o mną, jakby w porównaniu do ciebie, to ja jestem jakąś tą sprzedajną szmatą, nie tak naprawdę, jeżeli chodzi o blogi, no bo ja mam regularnie akcje marketingowe na blogach i jakby. Ale... Jakby, ja, tylko, ja chciałabym tylko zaznaczyć, że oni mi nie proponują aż tak dużo tych akcji. To nie jest tak, że ja siedzę Aha, po prostu, okay. Myślałem, odpisuję że... wszystkim, wszystkim reklamodawcom. Przepraszam, przepraszam bardzo, ale, ja ale już moje... w, tym, w tym miesiącu już za dużo zarobiłam, a mój wizerunek opiera się na tym, że jestem biedna, więc już nie mogę już w tym miesiącu więcej zarobić. Ale... Proszę się zgłosić w innym tak, terminie. Po prostu, znaczy jakby prawdą jest, że ja odrzucam pewne rzeczy ze względu na zasady, ale prawdą jest na przykład, że Zdarzało mi się to dosyć niedawno, odrzucić propozycje reklamowe, które nie kłóciły się z moimi wewnętrznymi zasadami, ale po prostu nie miały sensu na moim blogu. I to też jest taka rzecz, która, która wydaje mi się, że czasem umyka. Że nawet jeśli kampania nie jest niemoralna, to może nie mieć sensu, bo autentycznie, prawdę powiedziawszy, kończąc w ogóle ten wątek antywebu, ja się zastanawiam, kogo co na Boga ma niby zachęcić do kupienia PlayStation 4? Znaczy, biorąc biorąc to ja pod uwagę, że... Nie, nie, nie wkręcał że, się w skuteczność, bo jestem ale nie, pewien, nie. Że... Ale bo chodzi, chodzi mi o to, że jakby te treści to są treści jak z przekierowania do strony Sony. Co czyta stronę produktu na stronie producenta? Prawda? No, prawdopodobnie ktoś, kto już jest zdecydowany, że chce go kupić, ale no, nie wiem, bo nie, nie chcę oceniać, wiesz, co, nie chce skuteczności. Chociaż, chociaż Grzegorz napisał w komentarzach, że to nie jest akcja sprzedażowa. Jakby celem tej akcji nie jest sprzedawanie konsoli, więc jakby nie wiem, co jest celem, ale już jakby nie chcę się wkręcać w to. No, ale, ale jakby czy to że że nie wiem, 5 tysięcy osób kupi tą konsolę, sprawia, że to było w porządku. I właśnie to chciałem powiedzieć, bo jakby mimo, że ja jestem jakby marketingowo jakby nikt mi nie powie, że i jakby w żadnym, w żadnym momencie nie powiedziałbym, że ja robię bloga niekomercyjnie całkowicie. Ale mimo to uważam, że relacja pomiędzy twórcą bloga, kanału na YouTube i tak dalej, a jego odbiorcami opiera się na pewnym zaufaniu. I to są ludzie, którzy mi. Znaczy, po pierwsze, dla mnie na przykład pryncypalną zasadą jest to, że odbiorca musi. nie, nie może mieć żadnego problemu ze zorientowaniem się, że na przykład to jest. że, że, że coś, co czyta czy odbiera, jest akcją marketingową. Oczywiście nie jestem w stanie zagwarantować, że każdy to się zorientuje, bo na przykład zdarzyło mi się taka sytuacja, w której ktoś mi zarzucał kryptoreklamę i żeby to potwierdzić, wrzucił screena z jakimś tekstem reklamowym, w którym. W pierwszym zdaniu było napisane, że to jest element współpracy. Nie wiem, jak to się stało, ale jakby... Mnie się to zdarzyło w przypadku tekstu, w którym napisałam w statusie na Facebooku, wlając tekst na fanpage'a, że to jest współpraca. No to ja, ja jakby zaczynam z reguły tekst o tym. Znaczy czasem jest tak, że to jest pierwsze zdanie polidzie. Nie, 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 nie. Ja to napisałam pewien. także w tekście i napisałam to także na Facebooku. A i tak ktoś mi zarzucił, że... W każdym razie że... uważam, że, że jakby to jest dla mnie podstawowe, że jakby... Jakby ja bardzo wyjątkowo traktuję relacje, znaczy wyjątkowo, może nie wyjątkowo, może wydaje mi się, że każdy tak powinien robić, ale dla mnie ważna jest relacja pomiędzy mną a odbiorcą i ona powinna być oparta na jakimś zaufaniu, że wiemy na czym to polega i że jeżeli robię jakąś akcję marketingową, to to jest coś, o czym odbiorca wie, że to jest akcja marketingowa, wie na czym to polega i plus jakby oczywiście jest kwestia wyboru produktów czy rzeczy, które się reklamuje, o których chyba... Kiedyś mówiliśmy o tym na blogu, na blogu w podcaście, że to są albo rzeczy, z których ja faktycznie korzystam, albo rzeczy, które faktycznie jestem skłonny polecić, albo rzeczy, które jestem w stanie sprawdzić wcześniej i dowiedzieć się, czy jestem w stanie je polecić. No ale to są takie, wiesz, takie... W każdym razie, wiesz, chodzi mi o to, że to jest kwestia oparta na zaufaniu, bardzo mocno dla mnie i taki, takiemu oczywiście zaufaniu pomiędzy mną, a jakiejś, jakąś taką wykreowaną w mojej głowie zbiorowością, od, zbiorowością odbiorców. Ja dzisiaj mam jakieś masło maślane. Takie nie, takie... ale ja się z ja tym absolutnie zgadzam, zwłaszcza, że jakby być może nasi słuchacze nie zdają sobie sprawy, ale to jest bardzo ciekawe, bo blogosfera przyszła w ostatnich latach i w ogóle wydaje mi się, że, że reklama w internecie nie tylko ten cykl, o którym mówiłeś, to znaczy od baneru powiedzmy do, do właśnie takiej dużej Reklamy natywnej, czy takiej reklamy, która jakby przejmuje ca całą powierzchnię bloga. Ale też przeszliśmy przyszli, od takiej dyskusji, która była absolutnie totalnie męcząca, czy wolno zarabiać na blogu. Uznaliśmy, że już wolno, że to jest fajne, że jakby gazety zarabiają i nikt jakby nie, nie przychodzi do redakcji polityki nie rzuca nam w twarz stroną z reklamą piwa, mówiąc jakże to może być, że Wy tutaj piszecie o sprawach społecznych, i reklamujecie piwo. No to jakby chyba reklamujemy piwo. Mam nadzieję, że reklamujemy jakieś piwo. Dobra, nieważne. W każdym razie, że jesteśmy, mamy do tego prawo. Ale. Potem, jakby kolejnym etapem, po masz prawo do, do reklamy i nikt cię nie ocenia i nie, nie ma się co wstydzić, w ogóle to nie jest jakby nic dziwnego, następuje ten drugi krok, kiedy trzeba zadać sobie, jakby wyznaczyć sobie wewnętrzny i zewnętrzny jakiś tryb postępowania. Dlatego że to są rzeczy, które, przez które jakby. Powiedzmy, tradycyjne media już przeszły. Część im zabroniono robić. Część, część zorientowały, że się nie opłaca. Część zrobiły i nikt na tym dobrze nie wyszedł. I mam wrażenie, że my jesteśmy teraz w takim momencie, kiedy już absolutnie wszyscy się dogadaliśmy, że, że, że kasa z reklam jest w porządku, nie śmierdzi i pozwala kupować różne fajne rzeczy, opłacać rachunki. I to już w ogóle nie jest temat do rozmowy. Natomiast jednak wciąż mam wrażenie, że musimy się sporo nauczyć, zwłaszcza, że. Też jest tak, że rynek reklamowy się też uczy razem z nami, prawda? I, I pojawiają się nowe, odważne akcje, i też mam wrażenie, że marketingowcy chcą się popisać i wymyślać ciągle coś nowego i fajnego, a, a bardzo trudno się mówi nie. Sztuka mówienia nie reklamą i, i pieniądzom, które z nich płyną, to jest sztuka, którą bardzo trudno się ćwiczy, bo trzeba mieć dużo samozaparcia albo nie być uzależnionym od dochodów, które przynosi blog. Myślę, że, bo już tak zmierzamy chyba ku końcowi, mm -hmm. i mam wrażenie, że w, tej, że w tej relacji, właśnie tej trójstronnej relacji, y, bardzo y, jakby, ponieważ rynek się rozwija i dużo się o tym, jakby rozmawia w środku, że tak powiem, to zaczyna być tak, że relacja, bo jakby relacja pomiędzy twórcą a jego odbiorcami. Pozostaje w mniej więcej, jakby jest mniej więcej tak samo od lat. Tak? Ja tworzę treści, odbiorcy je są fanami, albo są czytelnikami, albo mniej lub bardziej. Ja robię dla nich jakieś rzeczy, oni to odbierają, piszą do mnie wiadomości. Jakby to jest ta sama relacja, ona, ona sobie tak istnieje. A relacja pomiędzy blogerem a firmą, a firmami, które się u niego reklamują, powiedzmy, zaczyna się zmieniać. Bo kiedyś to była firma, która się wysyłała, nie wiem, produkt i prosiła o recenzję, kiedyś to Dziś to jest firma, która. Ustala całą strategię z kiloma blogera, blogerami, ustala kalendarz agie, jakiejś kreatywnej akcji, czasem go gdzieś zabiera. Jakby ta, ta relacja się rozwija, zmienia, są coraz to nowe pomysły. I mam wrażenie, że przez to zaczyna być tak, że ta relacja pomiędzy twórcą a jego marketingowym klientem, czyli firmą, zaczyna być bardziej istotna niż ta między twórcą a odbiorcą. I, I zaczyna być tak, że jakby ja widzę, jak duży jest nacisk na kreatywne akcje. I w tym momencie zrobiłem cudzysłów w powietrzu, mhm. który super działa w podcaście. Jak wiadomo, to jest jedna z najlepszych rzeczy robienie gestów w podcaście. W każdym razie, jakby często zauważam, że to jest tak, że. Zgłasza się do mnie jakiś super, jakby ktoś z, z działu marketingu mówi: Słuchaj, super, mam do ciebie, Paweł, mamy dla ciebie super akcję. I opisują mi tą akcję, i sobie tak myślę: No kurczę, super, tylko że to jest super akcja dla klienta. To jest jakby widzę, że ktoś siedział w tej agencji marketingowej, i wymyślił super akcję, tylko ja sobie tak myślę i tak, tak mówię: znaczy, i nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, jest taki. Taka, taki pęd marketingowców do zrobienia czegoś kreatywnego. I znowu robię ten cudzysłów. My, chyba musimy nakręcić wideo, jakbyś cudzysłów, i wklejać go w odpowiednim czasie. Tak, I, i, I czasem jest tak, że czytam tego maila i widzę, że to jest coś kompletnie oderwanego od rzeczywistości. I jedyną wartością tego jest to, że to jest kreatywna reklama, tak jakby właśnie odbiorca miał się jarać tym, że, do, że ogląda kreatywną reklamę. Nie. Ludzie do nas nie wchodzą po to, żeby oglądać kreatywną reklamę, która, która fajnie brzmi w briefie, tylko. Coś, co będzie dla nich ciekawe, jakby to, co jest kreatywne dla, yy, dla marketingowca, niekoniecznie... Równa się ciekawe dla odbiorcy, i powinniśmy się bardziej skupić na tym, żeby robić dobre rzeczy dla odbiorców, i oni na to dobrze zareagują, a nie żeby robić kreatywne rzeczy dla klienta. Bo zasłonięcie całej strony banerem reklamowym być może jest fajne dla klienta, być może grafik, który projektował ten baner, się bardzo jarał, bo tam są ładne kolory, i być może programista, który to zaprogramował, było super, i być może marketingowcy powiedzą: Wow, wow, wow patrzcie, antyweb się cały zmienił, czy cokolwiek. Ale czy ktoś się na jakimkolwiek etapie zastanowił, co? Co pomyśli sobie użytkownik wchodząc na taką stronę? Myślę, że niekoniecznie w ogóle, o ile, o ile, znaczy, o ile w ogóle to nie bardzo chyba się zastanowili. No, więc to jest. No tle. i podobnie zresztą mam wrażenie też w przypadku samych blogerów. To znaczy, na zasadzie bardzo często ja widzę akcje, które się i które są fenomenalne dla mnie. <laughs> znaczy, ja będę się świetnie bawić. Tylko jakby. To, że ja się świetnie bawię, nie, jakby nie zawsze oznacza, że osoba, która, która potem będzie to czytać, będzie się świetnie bawić razem ze mną. Bo jednak jest jakaś granica czytania o tym, jak ktoś się świetnie bawi, kto nas też bawi. Więc to też mam wrażenie, że jest kwestia tego. No, dochodzimy do takiego truizmu w świecie, w świecie każdego medium, że, że czytelnik czy tam użytkownik. Jeśli pozostaje na pierwszym planie, to bardzo trudno chyba ten, ten taki kompasik, który wskazuje dobrą stronę, stracić. I to naprawdę nie chodzi nam o tą jedną reklamę, która posłużyła nam tutaj jako pars po prostu, tylko o pewne mechanizmy, które obserwujemy. Nie wiem, czy wy je obserwujecie, być może też. A być może właśnie wysłuchaliście 45 minut podcastu o rzeczach, o których nie macie żadnego pojęcia, ale nam jest lżej na duszę i pomyślcie. Znaczy, musimy was, znaczy, jeżeli tak, to uwierzcie nam, że te rzeczy istnieją faktycznie. Nie jest tak, że wymyśliliśmy to wszystko. Specjalnie na potrzeby podcastu. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Mamy nadzieję, że jeśli jesteście zagorzałymi czytelnikami antywebu, to zrozumiecie, że nie chodziło nam o to, żeby pogłębić czy, czy, czy wyrać żal na ten konkretny serwis. Jeśli jesteście marketingowcami, błagamy, Współpracujcie z nami dalej. To znaczy z Pawłem, bo ja i tak będę zawsze biedna. No i to chyba będzie na tyle. Do zobaczenia za tydzień. Znaczy, ja powiem tak: jeżeli jesteście marketingowcami i chcielibyście mi zaproponować, żebym zasłonił całą stronę. to nie? To zaproponujcie. I wtedy ja wam odmówię, ale napiszę wam lepszą rzecz. Bo ja tak robię po prostu. Jak dostaję głupią propozycję, to odpisuję, proponując coś, co jest fajniejsze. To jest coś, czego Kasia nie robi, na przykład, prawdopodobnie. A, ale mam już Czasem robię. A jeszcze mam jedną propozycję. Możecie wykupić całe nasze 6 kastów, żeśmy milczeli. I to możemy dla Was zrobić. Tak, to będzie super. To będzie ekstra odcinek. To jest najlepsza rzecz. <grym> Najlepszy odcinek. Jest. Dobra. To będziemy się żegnać. Popa. Pa. Trzymajcie się.